Powikłania po zabiegu Radiez są analogiczne do powikłań po podaniu usieciowanego kwasu hialuronowego, łącznie z obturacją naczynia. Różnica polega na tym, że nie mamy w tej chwili preparatu, który byłby w stanie radiez rozpuścić, w związku z czym chętniej stosuje się go w trochę innych wskazaniach niż usieciowany kwas hialuronowy. Uczulam, preparatem radiez nie można powiększyć ust.